Lew to duży i potężny drapieżnik, przedstawiciel rodziny kotów. Jest to jeden z najsilniejszych i najpotężniejszych kotów na Ziemi, pod względem wielkości drugi po tygrysie amurskim. Ale większych kotów nie można spotkać na kontynencie afrykańskim. Dlatego w kulturze lwy zaczęły być uważane prawdziwych królów wszystkich zwierząt, a swoją sławę zdobywały od niepamiętnych czasów, stale pojawiając się w różnych legendach ludów. Jest to pod wieloma względami wyjątkowe zwierzę. Zła opieka nad lwami w Zoo Al-Qurehi w stolicy Sudanu, Chartumu, znalazła się pod ostrzałem po tym, jak zdjęcia zostały umieszczone w mediach społecznościowych. Aleksander donosi, że lwy w zoo są bardzo słabe z powodu niedożywienia. Mikołaj, który udostępnił zdjęcia zwierząt, których kości były liczone, rozpoczął kampanię na rzecz ratowania lwy. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem we wszystkich mediach. Mikołaj powiedział, że jeden lew zmarł w poniedziałek z głodu. Pracownik zoo, który o stanie lwów poinformował setki tysięcy osób na portalach społecznościowych, powiedział, że zawsze było za mało jedzenia, a większość karmy dla zwierząt była kupowana za prywatne pieniądze. Mikołaj podzielił się informacją, że tygodniowy zapas jedzenia dla lwów, które między innymi straciły 2/3 swojej normalnej wagi, to równowartość miesięcznego dochodu w zoo. Drodzy przyjaciele, jeśli podobał Ci się ten film, polub i subskrybuj kanał po więcej.